Halo, czy to się już nagrywa? Nagrywa się! Cześć, serdeczna strzelnica z tej strony, J Bartek. I witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dawno, dawno nie było odcinków, bo nie chce mi się nagrywać i generalnie mi się trochę nie chce. Ale stwierdziłem, że jest fajna gra, w którą gram cały czas. To co wam jej mam nie nagrać, nagram wam ją. Po odcinku zrobimy sobie jeszcze opening skrzyneczek, mam 11. Zrobiłbym go przed, bo tak by należało, ale jak mi nie pójdzie wtedy, nie pójdzie mi w meczu, to będę musiał, nie wrzucę odcinka, tego będę musiał nagrywać od nowa, a skrzynki się na nowo nie kupią. No więc tak biednie, tylko 11, ale wystarczy, żeby jakieś kilka legend dropnąć. Zagramy sobie smugą, moim mainem, 30-godzinnym ponad już. Hollywood, nie lubię. Rankedzik. Ja generalnie do rankedów się trochę zraziłem, bo te zasrane randomy nie potrafią grać po prostu. Ale żeby były jakieś emocje, prawda, to trzeba zagrać rankedzika, bo w takich szybkich grach to się emocje taki nie odczuwa. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Widzę, że kolegów z zespołu mamy ogarniętych. Sprawdzimy sobie, co ten pan znaczy. No coś tam znaczy. A no coś tam znaczy, nawet nie powiem. To pozwolimy mu grać zeniatę. Jeśli by ktoś to w ogóle oglądał i miałbym nagrywać następne, to będzie co odcinek. Kurde, mam spadki FPS-ów, a ustawiłem najniższe normalne, chodzi na wysokich. No szkoda. Oj, to nie wiem, czy ja będę z tego nagrywał, jak to mi tak będzie ten... lagowało. Oj, przepraszam najmocniej za te powiadomienia brzydkie i ohydne. Jeśli będę nagrywał więcej odcinków, to każdy odcinek będzie inną postacią, żeby tak pokazywać inne. Wprawdzie, jeśli będę grał tą smugą tak jak w każdym meczu, no to tutaj zobaczycie jakieś playsy skillowe, a wreszcie już tak mniej, no bo generalnie resztą tam nie idzie tak dobrze, jeszcze często zmieniam te postacie, ich jest 22, no więc, czy 20, tak, 22, więc cały czas którąś inną, tylko tą postacią mam tak dużo godzin, 30, i tą się czuję najpewniej, więc zobaczymy. Na 30 FPS-ach nie wiem, jak to wyjdzie, znaczy nie wiem na ilu FPS-ach, ale mniej, nie jest to 60. Ale dostała krytykali. Ej, nie da się tak grać, serio nie da się grać na 30 FPS-ach. Naprawdę się nie da grać. Nie da się tak grać! No trudno, nie będziemy tu narzekać jak typowe Polaki. Oj, ale warzywo. Dobra, idziemy stąd. Bo tu mnie biją mocno. Umarła sobie. Mam chyba najszybciej ładującego się... Aj! Jak kto mnie zdjął? Pokażcie mi to. Bo mnie to bardzo dziwi. Heada dostałem chyba. Oj, takiego soczystego headzika dostałem. Lecimy. Szkoda, bo smuga to jest postać, której potrzeba 60 FPS-ów. Ja tych 60 FPS-ów nie mam. Ale prawda, najlepszy gracz nie potrzebuje dobrego komputera, żeby dobrze grać. Jak mnie ta diva denerwuje z tym blokowaniem. Nie mogę nic sobie trafić, bo... że Genji za nami, to pójdziemy go zabić. Chyba, że mnie ktoś tutaj... Azaria sobie chce powalczyć. Aj, tam jest Zenyatta, nie lubię... O kurde. Pistu. Na ulta się wbiłem. A no właśnie. Nie spodziewałem się go tam. Ale tam nie bili, a smugą generalnie jak się jest w cienkiej sytuacji, to trzeba się wycofać, bo nie jest to zbyt trudne. A my tutaj chyba aktualnie przegrywamy. Ale my tutaj jeszcze postaramy się jakoś... Oj, nie wyszła ta bomba. Ale lagi są, sorry, bo to nie wygląda najlepiej. No dobra. Utrzymałem ile mogłem. Zaraz tą smugę zmienię, bo na niskich klatkach na sekundę nie da się na smudze grać. Szkoda, nie powiem. Ale zobaczmy, nasi wrócili. Tak im przytrzymałem, że nasi wrócili. I proszę bardzo.
Tylko diva ich bije. No, Genji na tym nie, trzeba zmienić to, bo nie da rady tak. Tylko na co by tu zmienić, jak tu DPS-y. No dobra, jeszcze spróbujemy raz, ale nie robię swojej roboty, już to widzę właśnie, że nie robię swojej roboty. W ataku się to weźmie, a teraz trzeba odpuścić. Bo DPS, żeby robił roboty, to musi dobrze grać, a... Nice try, hehe. Oni tam próbują ubijać. Nie lubię zeniatów. No, jakieś lagi były znowuż. Te lagi pieprzone to... Nie, dobra, nie gram tego, sorry. Kurde, co mi? Bierzemy divę. A divą tyle FPS-ów nie potrzeba. Take some DPS, please. Trzeba ludziom powiedzieć, żeby wiedzieli. Kurde, szkoda, bo jak się trafi zespół, w którym spokojnie można grać swoim DPS-em, to jest fajnie, no ale... Oj, pozabijali naszych tam. Oj, uciekamy stąd. Tam nasi niestety nas wyparli. Tu kurde nie ma tej apteczki. Cienko się tak gra, no nie powiem, ale... Co poradzę, no. Chyba nie będzie niestety odcinków z Overwatcha, a szkoda. Chyba, że na nowym komputerze, jak ten nowy komputer z łaski swojej się już pojawi w moim domostwie, to na nowym komputerze możliwe, że będę Overwatcha nagrywał, ale tu widzę, że nie ciągnie to na tyle. Ale opening prawda mogę nagrać, do tego FPS-ów dużo nie potrzeba. Dobra, zatrzymaliśmy ich, dobrze. DPS-a zmienili, wzięli Reapera. Wprawdzie ja na Reaperze w sumie też mogłem grać, mogłem zmienić. Tak, w dupę se strzel. Poleciał ult. Uciekamy. Tak właśnie tu divą trzeba robić. Taka wojna podjazdowa, trochę jak na smudze. Oj, Farej, nie lubię Farej. Ale ja mam już mojego ulcika. Zesrasz się, Faro, głupia. Gdzie ten zeniata? No! Proszę! Dobra, jeszcze trzymamy. Szkoda, że to nam nie pomoże za bardzo, ale ja tu trzymam jak mogę! Chodźcie, wyraki z mojego zespołu! A, ten mój zespół to jest rakowy. Ja tu im przytrzymałem pięknie, zabiłem dwóch. A oni to dopchali jednak, kurde mol. Dobra, lecimy na luzie. Kurde, no. Aj, szkoda, że sobie smugi nie... Bo w ataku jakbym smugą grał, to słuchajcie, byłby easy win, a tak to... Ten zeniata to idiota jest przecież. Co to w ogóle ma znaczyć, taki ult? Co to w ogóle było? Przecież to w ogóle... Ja bym się kolegom nie pokazał w szkole, jakbym też takiego ulta użył. Kurde. Oj, chyba trzeba uciekać. Trzeba do swoich. No kurde, ale jak mnie tu wszyscy pizgają, gdzie mój zespół jest? Gdzie oni są? Oho. Oho, co tu się od... Kurde, bele Genji zasrany. Gdzie on jest? Dachaj Hizek. Słyszeliście? Pomocy, Genji bije, Genji bije. Trzeba sobie naładować mojego meka, bo jak ja zginę, to wyskakuję. I ładuję sobie od nowa, tak? Kuźwa, Fara! Dobra, uciekliśmy jej.
O kurde, zablokowało się. Dobra, Lucio zabiliśmy. No kurde. Pomocy. Fara mnie bije? Nie ma szans. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzymamy to. Bo jest tak, oni pchają, mają najpierw zająć punkt, potem przepchać ładunek przez dwa punkty kontrolne. Jak przepchają przez oba punkty kontrolne, no to mają trzy punkty, bo razem z tym punktem, co zajęli na początku. I... No a ten Reinhardt to też jest idiot. Przepchają przez te trzy, no to mają trzy punkty i my też musimy ugrać trzy punkty. Jeśli tak się stanie, to jest dogrywka. Dobrze, ładnie poszło. Jeszcze smugą dobieg, żeby zrobić... nice try, smuga, hehe. Szkoda, że tej smugi nie mogę pograć, no naprawdę szkoda. Ale... trochę dopchaliśmy, trochę nie dopchaliśmy. Ja niestety, są dwie postacie, czyli dwóch healerów, którym nie trzeba mieć w ogóle dużo FPS-ów, żeby dobrze grać. Ale ja nie umiem, znaczy za dużo nie grałem żadnym z nich, więc nie czuję się pewnie i wolę... I wolę tego nie robić. A kocie, co miał czysz? Co miał czysz? Trzeba było wcześniej tam biegać. Idioto. No właśnie, Lucio, to jest jedna z tych postaci. Ale ja tylko Zenyatta umiem grać z healerów, a do niego też trzeba trochę FPS-ów tam mieć. Ta diva w miarę jeszcze nie wymaga tej celności. A ja jestem blisko, jeśli wygram ten mecz, to pobiję rekord swojej kariery w liczbie punktów rankingowych. Próbujemy wbić platynę. No dobrze, na razie jakby to jest trochę moja wina, jakbym ja grał tak jak powinienem, to byśmy mieli lepszy wynik, bo grałem poniżej trochę oczekiwań, tak? Przez te FPS-y trochę przez to, że nie mogłem grać swoim mainem. No właśnie, tak. A zespół się trafił fajny, nie zawsze to się zdarza. Równy mecz jest. Same platyny, jak widać, tutaj są, bo ludzie spadają z tych platyn jak raki. A ja mam jeszcze golda, brakuje mi 150 punktów rankingowych za każde zwycięstwo, tak się zabiję tych, co mi tam powiadomienia przysłają. Za każdy wygraną, powiedzmy, dostajecie tak od 20 do 40 punktów. No chyba, że gracie na wyższe rangi, bo gracie z kolegami, no ale ja aktualnie na odcinku nie gram. Więc zobaczymy. A koty miałyszą za mną, za plecami. W sumie nie wiem, czemu ja tędy wchodzę, bo wchodzi się z zespołem. Jak się z tankiem, zamknij się, kocie. Zaraz ich będę musiał... pesałem. Oj, symetry mają. Nie lubię symetr. Uciekamy stąd. Ten dostał porządnie od nas. Jakby mnie ktoś przyhilował, to bym był szczęśliwy. No i dobre. Cofają się. Dostają mocno pod upalu. Winston mi przeżył. A gdzie mój zespół jest? Przecież my tutaj wchodzimy. Sorry za te koty nauczące. No zamknij się! Oj. Słaby był ten ult, bardzo słaby. Trzeba uciekać. Aj! Nie zabij mnie. Dobra, zabij mnie. Muszę koty wypuścić, bo głupie są. Wyłaź, no idioto, tak chciałeś wyłazić, to wyłaź teraz. Kurde, no nie idzie mecz. Słabo wam ten, to jest diva teraz. Gramy divę, czyli tanka takiego, trochę słabego, bo go próbują tam... O kurde, Winston. Próbują go wzmacniać, ale wydaje mi się, że to będzie jednak porażka ten mecz, bo ja po prostu nie robię swojej roboty.
Bo nie zależało mi na tym, żeby się jak najlepiej tutaj pokazać. Zależało mi na tym, żeby ten odcinek nagrać. Dobra. Dzięki za tą kulę harmonii, że mi ją zabrałeś, idioto. Oj, ale uciekłem tam ładnie. Kurde, ale jestem rakiem. No niestety, trzeba coś zmienić. Spróbujmy zagrać Zarię. Zarya to też jest fajna postać, też mi trochę wychodzi. Znaczy się, miewa mecze bardzo dobre, ale nie czuję się nią na tyle pewnie, żeby nią grać w tych wszystkich meczach. Ale ja widzę, że to będzie porażka ten mecz, bo nie umiemy zająć punktu, nie umiemy się zgrupować. Group up, guys! Go out! Aha, ten pozabijał. No i co teraz? No i teraz DPS-y powinny rozwalić teleporter, ale te DPS-y są jakieś rakowe. No te DPS-y są rakowe, przecież my z tym teleporterem nie wygramy tego. No i gdzie jest ten teleporter pieprzony? Słychać go. A, tu jest! Ale jestem rakiem. Dobra. Leży teleporter. A, przejmiemy to. Oj, Winston view, oh fuck! Kuźwa mordopona, no i przegramy. No, niestety, przykro mi za tą porażkę na odcinku, ale niestety z tym nagrywaniem mój komputer nie do końca sobie radzi. Chociaż nasi porobili jeszcze, dobra, jeszcze jednak nie wszystko skończone. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja na tej Zarii, no nie wiem, no nie jest to najlepszy mój mecz, wybaczcie mi za to, już się przestanę powtarzać. Oni grają Junkratem, oczywiście Junkrat to jest postać dla nobów, jak ktoś kiedyś będzie grał w Overwatcha, to pamiętajcie, że to jest zło, nie największe zło, ale no aż tam dostał, no i dobrze mu tak. A nie biją mojego Reapera. No bo tamci widać grają rozsądnie. Oni się grupują, oni nie wchodzą pojedynczo, tak jak to wiele zespołów. No zebrał sobie apteczkę. Nice. Dobra. Trzeba się to jest kombić z kimś, ale nie ma z kim za bardzo. No nie ma z kim niestety. Aj, fajny. Bardzo się cieszę, że mój żołnierz rozumie, o co mi chodzi. Ale patrzcie, idzie nam to jakoś. Aż dziwne. O cholera. Prawie mu się to udało. Dobrze. Kurde łaska. Spróbujmy coś zrobić. E, fajnie. Bardzo dobry mi wyszedł ten ult. Szkoda, szkoda, ale... Ale przepchaliśmy i to jeszcze nie jest przegrany mecz. No proszę, kto by się spodziewał. No, ich tam młotem w hołotę użył. Oj, ładnie mi naładował. Dziękuję najmocniej. Oj, 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 mordopona. Coś nie pykło.
Zbliżamy się do celu, proszę państwa. Szkoda, że ja tego swojego ulta nie zachowałem. Leży, dobra. Aj! No nie! Ogłuszył mnie śmierć granatem, ale jestem rakiem. O ja pierdziele, nie? To było wygrane. Kuźwa. Bo ja mam osłonę, która mi wszystko blokuje. I ja ją chciałem odpalić tuż przed tym ultem, żeby sobie naładować na nim. Dobrze! Pchamy! Good job! No! Muszę przyznać, że pod koniec moja Zarya robiła robotę. Zacząłem grać dobrze i od razu zaczęliśmy my grać dobrze. Bo tak to jest, że jak się swoje roboty nie robi, to się zawsze odbija. To nie jest tak, że cię reszta wykeruje. Rzadko tak się dzieje. A jak dobrze grasz, to jednak czujesz to. I będę miał najwyższą rangę w sezonie, ktoś tam mi się drze. Reinhardt, nasz Reinhardt. Oczywiście, ładnie, pod koniec porobił. Z moją pomocą, nie powiem, ale to było ładne. To było ładne. Też ich tam pizgałem. Tu jeszcze dostali ten. To było piękne. Pozabijał cały team. Aż mu dam lajka. Tutaj wiecie, tak się propsuje. No... Na początku to, że tak powiem, troszkę raczyłem, ale w tej drugiej połowie, jak z Arią zacząłem grać już normalnie, to wydaje mi się przynajmniej, że naprawdę zrobiłem swoją robotę i pomogłem zespołowi. No smuga, jedna likwidacja. No to przez te FPS, no nie da się przy niskiej FPS-a grać smugą. Zobaczmy ranking pointsy. No, najwyższy w sezonie mam, pięknie. Nowy rekord sezonu i nowy rekord kariery. I teraz możemy sobie zrobić opening skrzyneczek. Poznaliście trzy postacie, przynajmniej tak trochę nimi pograłem. Tą smugą nie dużo, ale pograłem. Więc wiecie trochę co do czego jest. To jest Halloween, czyli to jest event. Specjalne skórki tu są. Legenda! Hanzo. No, że tak powiem, dupy nie urywa. Mam nową skórkę Hanzo z tych... Z tego eventu, z Halloween, więc nie potrzeba mi na razie tej. Zobaczmy, dobra. Właśnie, i te skórki z Halloween są dostępne w tych paczkach, w tych skrzynkach, tylko do 1 listopada, no więc ostatnia szansa, można powiedzieć. Srebrne to jest gówno warte, niebieskie to też jest gówno warte. Różowe jest ok, ale żółte to jest jeszcze złote, jak kto woli, to już jest fajnie. Ja bym tak 3 złota chciał dropnąć, 3 legendy, ale jak na razie to dropnęło mi jedno na 4 skrzynki i są same fatalne, to w ogóle się nie mieści w głowie. I to duplikaty jakieś, ale przecież nie mam tego tak dużo, żeby mi same duplikaty dawało. No, legendę. O, duplikat mam ją już. Czyli dostaję 200 kredytów, 1/5 wartości. No, nie powiem, to była moja pierwsza legenda z tego Halloween. Epickie. O, Reina. O, tego nie mam, a to jest skin z Halloween, więc to się na pewno przyda. Mi się on podoba osobiście, fajnie jest. A skiny z Halloween są niedostępne już później. Jeszcze do żołnierza mi brakuje. A, to jest powtórka. Jeszcze do żołnierza 76, nim trochę gram, a... Jest fajny skin, więc jeśli on mi nie dropnie, to ja go sobie będę musiał kupić. Chyba tu jest fajny graffiti do Hanzo. A tu jest nawet fajny portret. Zostały 2 skrzynki. Pieniędzy trochę zarobiliśmy, ponad 500. 3 różowe. Kurde, no, same duplikaty. Aj, no. A do żołnierza nie mam. Do żołnierza. No nie będzie do żołnierza. Szkoda, bo to jest różowy skin. Ale pieniędzy, no, zarabiałem się. Jak jest 700 ponad pieniędzy. Fajny nawet do złomiarza graffiti, ale nie będę go używał. Zobaczmy, co my tam... Portretów 4... A portret to dupę rozbić jest najbardziej tego... Najmniej mi się to podoba. O, zostałem coś do May.
szkic. A bardzo ładny, podoba mi się, gram to umieję czasami. Żołnierz. Nie, słabe. Ciężkie pozy. Tak, te nagrobki do każdego jest. A skin jest moim zdaniem, no ja mam taki kupiony, różowy, czyli epicki. Ten jest halloweenowy i ja go sobie jakby, jeśli jutro pod koniec dnia ja dalej, bo skrzynki nie tylko się kupuje, one jeszcze dostaje się z meczu. Jeśli z tych wszystkich skrzynek, które jutro otworzę i on nie dropnie, to go będę musiał kupić. Bo jest ładny, a nie będzie już dostępny później. I do trupiej wdowy. Magnifik. Koniec imprezy, możemy sobie używać. Jeszcze coś? Przegapiłem do złomiarza. Aż sobie użyję, a fajne. Nie fajne, fajne. Rdza, fatalny skin, ja mam halloweenowego. Do czegoś mi tam jeszcze, o, do Bastiona na przykład mi brakuje halloweenowego skina. Tutaj mam legendę, ale taki jest fajny halloweenowy. Szczerze mówiąc, nie jest jakiś super ładny. Do Anny dropnąłem tego Ghoula, właśnie ładny jest, fajny, podoba mi się. Do Fary, o, do Fary właśnie też nie mam, szkoda, bo do Fary by się przydał. Trzeba wykupić, będę musiał te skiny, których nie mam. Do czego jeszcze są? Do Lucio jest? Nie ma do Lucio. Do Łaski mam, do McCree nie ma, do May nie ma. Do Reinhardta mam, do Smugi nie ma, to jest najlepsza postać w grze, a nie ma do takiej. Do Symetrii jest chyba, no to jest Symetria z Wampirca, ale tym nie gram i nie będę grał, więc to mi akurat wisi. Wieprzu. Aha, no właśnie, ta legenda. Nie będę miał tej legendy, niestety. To jest niby skin fajny, ale czy ja wiem, taki na przykład o wiele bardziej mi się podoba, czy taki. O, taki jest jeszcze ładniejszy. Wdowa. Do wdowy nie ma chyba, no nie ma, bo się narzekali moi koledzy, że nie ma do wdowy. Pamiętam. Ból dubska. Do tych nie ma. Do Zeniaty aż sobie kupiłem, bo ładny jest, ja nim czasem pogrywam. No nie, że prześliczny skin. Ten też jest ładny, ale tym już trochę grałem. Teraz jest ten na topie. To do tego mam. Do Reapera chyba nie. A, do Reapera mam, oczywiście, że mam. Najnowszego skina też przeładny jest. Przekozacki skin. Czyli brakuje. No dobra, to nieważne tam. W jakichś następnych. Jeśli będą te odcinki się pojawiać, bo nie wiem przy takiej liczbie klatek na sekundę, czy będą, to przy jakichś następnych ewentualnie się, bo coś się zacięło. Więcej popowiada, pokażę inne postacie, także trzymajcie się ciepło. Na razie, do widzenia, cześć, papa, hej, buziaki.